Pachnie jak posrane, to tylko tak powiem na szybko i... To jest chore. Szanowni Państwo, moje drogie i moi drodzy, są takie dania, które pozostawiają trwały ślad na psychice i jeśli chcecie zachować jakąś względną normalność, to polecam dzisiejsze omijać szerokim łukiem. Jeśli Wam już jednak wszystko jedno, zapraszam na jeden z bardziej zwyrolskich przepisów keto, jakie kiedykolwiek jedliście, bo serio takie dobre, że się posracie. No, więc takie coś będziemy dzisiaj jeść, tłuste, chamskie, a nie jakaś pieprzona pszenica. Baba na keto tam stoi. Czekaj, tylko ostrość, żeby widzieli, bo to przecież bez składników nie zrobią. Do tego przepisu będziecie potrzebować właśnie tego, czyli... Karwołowe masło klarowane, papryka, papryczka, czyli mała cebula, ser cheddar, tarta mozzarella, przyprawy, majonez, awokado, ogórek, pomidory suszone, garść szczypiorku, jakieś tam inne pierdoły, koniec. Koniec. To znaczy początek, zaczynamy, nie? Dobra, gotujemy. Szanowni Państwo, moje drogie i moi drodzy, zaczynamy ten oto rewelacyjny, prosty przepis od tego, żeby tutaj dać masło. O, tu trzeba masło dać klarowane albo jakiś inny olej i po prostu to rozgrzać. Przygotowujemy takie oto rzeczy, czyli cebulę i mięso, które za chwilę trafią tutaj i staną się składnikiem naszego dania. Rzucać to mięso całe? Tak. Dobra, czyli jakieś 200 gramów mięsa tutaj do tego. O tak! O Boże, i teraz dopiero się zaczyna bonanza. O Boże, jak to pachnie. A przyprawiamy to czymś teraz? Tak. Zgniotła czosnek, obrała go i wkłada do dziadka. Dodajemy czosnek. Ale poszła technika gotowania. Boże, wystarczyło poznać kobietę i patrz, jakieś dziadki do orzechów. Kto to wiedział, że coś takiego jest? Wrzucamy paprykę i farsz praktycznie gotowy. Jeśli lubicie taką chrupiącą i surową, to wrzucacie na sam koniec, ale możecie wrzucić też wcześniej, jeśli lubicie taką dobrze... Tak po cebuli. No, tak. My lubimy taką chrupiącą, jesteśmy wielbicielami surowych warzyw. Więc jak obróbka termiczna, to jak najmniej i w ten sposób właśnie to dzisiaj u nas wygląda. Dodajemy dużo przypraw, czyli oregano, kurkuma, papryka, ostra, bazylia, sól, pieprz i tyle. Pachnie jak posrane, to tylko tak powiem na szybko. Odstawiamy teraz, jak już gotowe, o, tak wygląda gotowizna, odkładamy to. O Boże, jakie chamstwo się leje. Dobra, farsz gotowy. To teraz robimy zastępnik ciasta. I tak po chamsku, bez żadnego tłuszczu, kładziemy nasz cheddar na patelni. Dosypujemy mozzarelli, dokładamy farsz i przekładamy kolejnym cheddarem. Takie to proste. O, jakie pierożki. Żeby się zamknęły, właśnie, no. Żeby nam nic nie powypadało. Boże, a to jest kozackie to danie. Trzeba było pół kilo mięsa od razu zrobić. Gdy już ten ser z wierzchu ładnie się roztopi, a ten pod spodem jest wartki i chrupiący, ściągamy i zawijamy takiego wariata, o. Czy wy widzicie, jak ten serek się pięknie uśmiecha? Patrz na to, patrz tu. Czyli warto jednak gnieść tak co chwilę. Nie, tylko raz, żeby to się po prostu spliło, żeby wcześniej nic nie wypadło. No dobra, czyli jak w klasycznym pierogu w sumie. Tak. Ten jest ekologiczny cheddar, widać od razu, że niczym nie doprawiany. Jak z innym serem zrobicie, to tak to wygląda. Ale baba na keto mi tu powiedziała, że im grubszy ser, tak, tym lepszy na spód. I gdy już wszystkie twoje raviolowe ketosy gotowe, zaczynamy zajmować się gwoździem smakowym tego programu, czyli tłustym sosem. Dodajemy dwie łyżki majonezu i tutaj warto wspomnieć, że jeżeli wolisz rzadszą konsystencję, to zamiast tej drugiej łyżki dodaj łyżkę śmietany 30. Może to lepiej do garnka przerzucić, co? Wrzuć do gara! Dodajemy sól, pieprz i w sumie to tyle. Przerzucamy to teraz do jednego gara i gnieciemy. Ja bym zrobiła to w blenderze trochę, bo to nie będzie wtedy sos. Czemu? No wygląda jak sos. Nie, zróbmy to blenderze. Dobra. Posłuchaj mnie. Jeszcze, do drugiego naczynia. Czyli jednak, gdy już zrobicie w drugim naczyniu, przerzucacie do trzeciego. A jeśli macie blender, to wrzucacie do blendera i mielicie. Tyle filozofii. No i gotowe, to co? Nakładamy? Co robimy z tym? Boże, jedzmy już, proszę cię. Układamy na talerzu i cieszymy się już powoli z wyrolskim smakiem. To jest chore. Czyli co? Jak to próbować tego w takim razie? Dobra, łapami wezmę i tyle. Szanowni Państwo, w takim razie sprawdźmy test choroby psychicznej. Ale posrane. Ej serio, jakie posrane. Dziękuję ciocie, dobranoc wujku. Ale to jest dobre. Weź to, spróbuj tego. Nieważne. Próbuj tego, bo ja chcę wiedzieć twoją reakcję. Można też oczywiście w sposób elegancki, sztućcami. Ale ten sos robi robotę, powiem ci. Wszystko tu robi robotę. O Boże, to jest naprawdę dobre. Zapomniałem tylko dodać, że to jak tego spróbujecie, to się naprawdę posracie. Się zesrać idzie takie dobre. Dzięki i do następnego odcinka. Co tak wali? Ktoś się dobija do nas. Słyszysz to? A teraz to ktoś chce wejść do nas do domu. Dobrze mieć babę na keto.
Jak dobrze mieć babę na keto, polecam ludziom babę na keto, żeby nie było, że ja nic nie robię, proszę.